Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że moje poglądy są znane... No dlaczego nie mówisz nic? Przecież mówiliśmy się, że jak ja mówię, to Ty mówisz... Proszę wtedy... Pana, bo Pan mnie zaskoczył, bo ja miałem rozpocząć to dobra, spotkanie. Dobra, to teraz mówimy 3-4. Ja przeprowadzam dobrze, wywiad. To jeszcze nie. Mówimy 3-4 i wtedy zaczynamy, dobra? Ja zaczynam. Pan dobra. Czeka na pierwsze pytanie. Dobra. Proszę Pana, co jakieś konwencje tu obowiązują? Ja wiem, że Pan chce... Dzień dobry Państwu. Ja musiałem powiedzieć bardzo. To, co chcę powiedzieć, dlatego nie dam dojść do głosu. Proszę komuś, Pana, pan w tej chwili mam nawet milczeć. W momencie, kiedy nie zaczęliśmy. Ale pan, i dlatego teraz proszę Pana, niech się Pan... Będę mówił do tej kamery, żeby wyrugować tego Pana przecież z tu nie jest parlament, proszę Pana. Po to, żeby ja przestawił po kolei mówi... nie da mi w ogóle dojść do słowa. I właśnie w ten sposób wyglądałaby nasza rozmowa, gdybyśmy... Ale to nie jest żadna rozmowa, to jest w tej chwili monolog Pana, zresztą nie najciekawszy, kogo to interesuje. A ponieważ nie jesteśmy w telewizji informacyjnej no, panie, i ten no, Pan pamięta chce mi zadać się. Jakieś panie pytania, Piotrze, panie to ja w Piotrze, związku z tym, to żeby jest uprzedzić scena. Te pytania, zacznę za nie odpowiadać i wtedy niech sobie dopasuje te pytania. No tu ręce inne rzeczy obrały, nie może się Pan ja tak... Ja już odpowiedziałem. Całe szczęście. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz przepraszam za to zachowanie naszego wyjątkowego gościa. No różne są sytuacje. Ja się osobiście bardzo cieszę, bo przeprowadzam pierwszy raz w życiu wywiad z Panem Piotrem Szkuchą. Dzień dobry. Wybitną postacią, a może dobry wieczór, bo jak ktoś będzie kabaretowym. Nie wiem, kiedy to pójdzie. Mówimy oficjalnie dzień dobry, może się zmienić na dobry wieczór. Cieszymy się, że Pan jest z nami. Pan kabareciarz wyjątkowy. Znany w tym środowisku, w tym światku i półświatku właściwie. To jak się obawiam, znany to w pewnych monolog. Kręgach i poza kręgami również. No pan ja się, pan ja mnie się... obudzi, jak skończę, dobrze, panie Juliuszu? Tak, ja obudzę pana. Dobrze, dobrze. Dobrze. Niech pan się życzy, mnie to będzie najbezpieczniejsze. No więc proszę państwa, ja obserwuję pana Skuchę już latami całymi. I ja państwu wyznam jedną rzecz, że ja chyba smutniejszego faceta nie widziałem. Naprawdę. A ja się uśmiecham, cały czas się uśmiecham. Może tego nie widać, bo ja jestem troszkę niewyraźny, panie, ale... Pan się uśmiechasz ze sceny, ja obserwuję pana prywatnie. Ja chciałem państwu powiedzieć, że czytałem ostatnio statystyki i wychodzi na to, że umiem zęby satyrytycy... W uśmiechu umiem zęby pokazać. No zęby, tylko muszę podnieść górną wargę muszę podnieść wtedy, o tak. I wtedy no. Widać, że mam no, zęby. No, też, no. Dużo wspólnego z koniem, ja kiedyś mieszkałem koło kuźni, także... Ja mam zębów za dużo, mam na zakładkę. Nie są mi obce, to widać, no tak. To nie ma czego wspominać, to raczej trzeba chować. Ale mogę się chwalić, jak mam czegoś za dużo, to mogę pochwalić się. Umiar. Małe, w innych sprawach umiar zupełnie. Małe jest piękny. Ja wiem, że chce pan dominować nie tylko ze sceny, ale tu są reguły gry. Ja nie, jestem ja pytającym, pytanie, pan jest gościem. No właśnie, pan mi nie daje zadać, pan nie pozwoli zadać pytania. Proszę pana, czy pan to by poświadczał to, co chciałem panu powiedzieć? Mianowicie, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, to są sprawdzone sytuacje, Amerykanie to sprawdzali i u nas też to potwierdzili, że satyrycy, a kabareciarze w szczególności są częstszymi pacjentami szpitali psychiatrycznych niż inne tak, grupy społeczne. Tak, tak, bo idą, i tam, pan by... bo idą tam na obserwacje. To znaczy nie, żeby ich obserwowano, tylko że oni obserwują resztę społeczeństwa, ale później która się jest to... w miarę normalna, bo satyryk po prostu dostrzega, że w społeczeństwie dzieją się rzeczy nienormalne i o nich właśnie pisze, mówi, dyskutuje, kręci filmy, robi skecze, piosenki i co tam jeszcze mu do głowy przyjdzie. A w psychiatryku nagle panie może Piotrze, mieć do czynienia ale z ja normalnymi się chciałem ludźmi. Zapytać właśnie... I to jest właśnie typowy dziennikarz. I tu jest ten on potem mnie zaprosił, żeby sam mógł coś powiedzieć. I tu jest ten sztuczny ja chciałem powiedzieć, ja się chciałem zapytać pana, czemu pan jest taki smutny? Czy dlatego, że pan ze sceny próbuje rozweselać ludzi, zresztą z różnym skutkiem, jak wszyscy wiemy? Tak. Skąd się to wzięło? Ja się zastanawiam. Ja wiem, że rozweselanie tak. ludzi jest trudniejsze niż... zasmucanie ludzi. Tak. I tak to już jest. I tak. co by pan powiedział no człowiek z takim doświadczeniem życiowym? Coś takiego, co panu utrudni te rozmowy. Otóż zgadzam się z panem. Tak? A i tu pana zaskoczyłem. Nie tak zaskoczył jest. Mnie pan. Bo... Zgadzam się, tak. No no, i co ale to jest smutne, że ludzie, którzy powinni być z natury weseli, są z natury smutni, tak. a na scenie udają kogoś innego. Tak. To jest taki fałsz. Ja nie wiem, skąd się to bierze. No a jak aktor udaje na scenie kogoś innego, panie, to się nad tym ale zachwycamy? Pomimo aktor. A nie jest to fałsz? Nie, wie pan co? Powiem panu jedną rzecz z obserwacji też długoletnich, że aktor to jest niedouczony kabareciarz. Aktor się tylko wyuczy na pamięć i on leci tekst. Proszę, no to się jedynie na co go stać, to na dłuższą pauzę albo krótszą. A kabareciarz to musi reagować. Musi mieć kontakt z publicznością. Tekstem leci z pamięci, tak my w tej chwili. Nie mamy żadnej podkładki, żadnej ściągi. Panie więc, Juliuszu, bardzo mi się podoba wyższość, ten wywiad. Wyższość kabareciarza nad aktorem to jest bezdyskusyjne. Podoba ten wywiad?
ponieważ zaprosił mnie pan po to, żebym mógł wysłuchać, co pan ma do powiedzenia i mu przytaknąć. Oczywiście, na tym polegają wywiady. Nie zgadzam się. Satyry, kabareciarz nie udaje na scenie. On wychodzi i mówi to, co myśli i nierzadko udaje mu się to powiedzieć w takiej formie, że rozśmieszy widownię. Czasem dlatego, że widownia myśli inaczej, ale najczęściej dlatego, że widownia myśli tak samo, zgadzając się z autorem, z wykonawcą. Czy młody dziennikarz zada kolejne pytanie? Jak potoczy się dalej ten fascynujący wywiad? Dowiecie się już wkrótce.